Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Jeśli mnie znacie, to zapraszam do oglądania. Jeśli mnie nie znacie, to też oglądajcie oczywiście ten wspaniały filmik. Dzisiaj się podniecamy wzmacniaczem Rocktron Velocity V15. Dostajemy go w takim pięknym pudełku, przepełnionym płomieniami, po prostu świadczącym o totalnym po prostu zniszczeniu, jakie się je. Pudełko puste, bo wzmacniacz sobie tutaj stoi. Oto na razie tak do wglądu, żebyście wiedzieli, co tutaj mamy. 15 W, jeden głośnik 6-calowy. Tutaj oczywiście mamy mnóstwo wspaniałego opisu. Dobra, zaczynamy zabawę, moje kochane diabełki. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, odpalamy sprzęt. Tak, w ciemnościach każdy przeczyta nazwy. No, można powiedzieć, fajny bajer, jednak niektórzy z kolei mogą stwierdzić, że ludzie, przecież nie wygląd jest ważny. Owszem, może nie jest jej ważny, ale jednak na wzmacniaczu zrobionym z pudła tekturowego nikt nie chce grać, prawda? Więc trzeba przyznać, że efekt, jaki robi podświetlenie tego wzmacniacza, robi dosyć mocne wrażenie, całkiem fajne według mnie. Dobra, co my tutaj mamy na pokładzie tego stworka? Wejście na gitarkę. Dział, można powiedzieć, od kanału przesterowanego, gałka gain, gałka level. Tym przełącznikiem wybieramy kanał. Jak jest włączony, to jest przester, jak jest włączony, to jest clean, czyli tutaj mamy clean. Teraz można powiedzieć, mamy dział ekwalizacji, czyli bass, middle, treble, niskie, średnie, wysokie, no i gałka presence, to jest, zobaczycie w brzmieniu, jak to działa. Co tu jeszcze mamy? Wyjście na słuchaweczki, co prawda duży jack, no niektórzy mogą od razu mówić, że ale dziadostwo, ale no właściwie no to jest, można powiedzieć, standardowe gniazda, wszędzie mamy duży jack, więc właściwie to można powiedzieć normalne. Z tyłu mamy gniazdo na prądzik, oczywiście opisane, nie wyrzucać do kosza, nie wsadzać do niszczarki papieru i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy wyjście na foot switch. Nawet podany jest, jaki zalecają PAL 6. Akurat ten przełącznik tyle robi, że po prostu sobie zmieniamy to na przednim panelu, kanał przesterowany czy czysty, więc właściwie to może być jakikolwiek przełącznik. Widzimy, że mamy standardowe gniazdo na duży jack, więc może być każdy przełącznik, który po prostu nam zmieni ten sygnał, przełączy go. Zabieramy się za ogrywanie. Tutaj teraz mam kanał czysty. Gitary, jaką mam, to jest Flame AXG7. Jakby ktoś nie wiedział. I jedziemy. Tutaj widzicie, equalizer jest ustawiony tak mniej więcej standardowo, tak jak opisuję w tym filmiku odnośnie ustawienia equalizera. Tu mamy preset. Dam na minimum. Posłuchajcie, jak to brzmi. Na połowę. Przyznać, że całkiem pozytywne wrażenie robi na mnie ten wzmacniacz. Oczywiście to raczej nie muszę ukrywać i to nie jest po to, żeby zachęcić do kupowania. Mimo że jest głośnik 6-calowy, to naprawdę nie wiem, czy słyszycie, jest dosyć dużo basu. Jest na tyle, można powiedzieć, dudniący ten wzmacniacz, że właściwie rekompensuje, można powiedzieć, ta konstrukcja to, że ten głośnik ma tylko 6 cali. On da bas na maksa.
korekcja bardzo dobrze tutaj działa. Wycinamy środek. Teraz wysokie. Gałka Prisens zdaje jakby takiej dodatkowej jasności, innej niż gałka treble. Teraz to, co misiaki lubią najbardziej, czyli raczej przester. Mamy osobną głośność przesteru, możemy regulować. Teraz dajemy sobie taki roczek sobie. Dajemy troszeczkę czadu. Pojedziemy dalej. Dobra, pojedziemy jeszcze dalej, pojedziemy na maksa wręcz. Teraz zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Troszeczkę tutaj faktycznie można wyciągnąć różnego rodzaju brzmienia. Ta gałka Prisens rzadko spotykana we wzmacniaczach. Być może albo mam małe doświadczenie, albo po prostu rzadko się ja spotykam z taką gałką we wzmacniaczach takich kombach do ćwiczeń.
kolei jeśli te dwie gałki dam na maksa, to jest brzmienie naprawdę bardzo ostre. Zobaczymy, jak wycofam to, dodam to. No troszeczkę przechodzi najśmielsze oczekiwania. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle coś słyszycie, ale w sensie, czy nie ogłuchliście, ale efekt jest naprawdę całkiem fajny. I to... Sami słyszycie, co tutaj się dzieje. No można naprawdę różnąć. Jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że obudowa z tyłu jest częściowo otwarta. Jest to taki zabieg konstrukcyjny. O tym się, że widać. Zabudowa, czy obudowa otwarta. Można powiedzieć, że 3/4 jakby tej komory, gdzie się znajduje głośnik, jest zabudowane, a 1/4 jest otwarta. Jest też taka, można powiedzieć, taki rodzaj konstrukcji. No myślę, że to jakoś też wpływa na brzmienie, to akurat może przez to dźwięk nie jest zamulony. No niektórzy mówią, że jak jest ta kolumna, czy tam ta komora częściowo otwarta, to dźwięk nie jest zamulony, nie ma za dużo basu, który by jakby tłumił ten... nawet nie wiem, jakby to powiedzieć, tak, no przymulał, no nie wiem, jak to nawet określić. W każdym razie, no taka to jest konstrukcja. Całkiem według mnie jest fajnie się na tym gra. Myślę, że warto sobie zakupcyć. Papatki.